Czy nie obawiam się stream snipingu drużyny przeciwnej? Nie, czemu? Czy miałbym się obawiać? Nie. Ehrenberg, tutaj mnie zainteresowały te trzy artylerie, które są troszeczkę dziwne. Dwie dziewiątki, jedna ósemka. Mocne. GW Tiger P mocne, 53 mocne, obiekt 212, a też modurzenie. Wy macie trochę gorszą artylorkę. Lorka jest słaba. Początek jest dość odważny. Ale to miejsce nie jest dobre, łatwo jest je skontrować właśnie tam, gdzie jest S100. Że to ci weszło bez golda, to jest taki fart. Taki fuks, że szok. Nie wiem, jaki masz dalszy plan. Teoretycznie dobrze byłoby podjechać dalej. Wtedy może miałbyś bicie na 110. Wiesz, dalej tutaj. Tędy, tam dalej. Moim zdaniem to nie jest dobre miejsce, bo tutaj... W sumie nie widziałem tutaj w tym miejscu w randomku długo kogoś z tej strony. Zawsze z tamtej, ale z tej to rzadko się zdarza moim zdaniem. Miejsce takie omijane. Co by tu można było zrobić, no? Nawet przez most przejechać tak naprawdę. Teraz robisz się z dobrym ruchem. Bez strat udaje ci się skrócić dystans. No i masz teraz możliwość wyjechać na tego Phase 1'a. Wystrzał z dwóch dział. I prawie 1000 uszkodzeń. Ładna akcja. Na pewno jedna z lepszych. Tak naprawdę najlepiej byłoby to powtórzyć, bo on jest na dwa strzały. Ewentualnie, no teraz już jeden. I cyk. Łatwiutko. Dlatego lubię strzelać w radzieckie medy.
Seta ucieka, ale ty ją złapiesz od lewej strony. Powinieneś ją złapać od lewej. Od prawej. Kolega bez golda gra, co nie? Nie przebije. Oj, nie przebije teraz. Granie bez golda, no niestety, wiąże się z tym, że często trzeba powiedzieć sobie nie, co nie? Bo nie wejdzie po prostu. Kolega podjechał tym środkiem już kawał drogi i teraz będzie chyba chciał tego szarfutura wyjąć, ale nie wiem, czy on dostanie spota. Nie wiem, czy uda się go wykryć. Dalej jechać trochę słabo, no bo już mamy tylko połowę życia, nawet nie całą. Więc jechanie tutaj to średni pomysł. Wydaje mi się, że musisz poczekać, jak oni coś spotną, może oni spotną. O! Powinnyś mieć bicie. Powinnyś mieć bicie. Trochę zły strzał. Nie skupiłeś się dobrze. Teraz wejdzie. No. Co? To nie weszło? Kurde, czemu? To powinno było wejść. Nie wierzę, że to też nie weszło. Ale nie far, te dwa strzały nie far. Strasznie nie far. Ładny strzał. Teraz tak naprawdę... Kolega jest głównie snajperem. Snajpi w Szarfutura, snajpi w ISU, teraz snajpi w tego obiekta. Proszę o sprawdzenie konta, podkreślenie bynu 15 zł. Dobrze, spoczko ziomu, już nie ma problemu. Czy warto kupić przepustkę za 90 zł? Ja nie mogę powiedzieć, ty musisz takie rzeczy wiedzieć. Moim zdaniem przepustka jest niżej w hierarchii od czołgu premium i konta premium. Jak masz konto premium i masz czołg premium 8 tieru, to możesz pomyśleć o przepustce. Ale kolejność jest taka, że przepustka jest najmniej istotna z tych trzech rzeczy. Nic nie boli bardziej jak porażka przed spaniem Night Rider. Czemu? No porażka na stepach mnie w ogóle nie boli. Drużyna przeciwna zagrała dobrą kampę i wytrzymała 15 minut. Nie ma tutaj niczego specjalnego. Skampili się. Dobrze się ustawili, dowódcy ich dobrze ustawił, dobrze zagrali gracze i wytrzymali.
Ha! Multi zrobił kółko, zebrał 3-4 strzały. To, że ja wyjechałem bokiem i chciałem tam objechać górkę i dojechać do ciwtej na ogryzku, żeby go dobić, nie ma żadnego znaczenia, bo to już była minuta do bitwy. Minuta do końca bitwy. Rywale mieli prawie całą drużynę, więc mój ruch był w ogóle bez znaczenia. Dla wyniku nie miał żadnej wartości. Ja zrobiłem ten ruch po to, żeby spróbować dobić Lufa. A to, czy ja się ruszę, czy nie, ma znaczenia, bo już był koniec bitwy. No i koniec bitwy. No szczerze mówiąc, bitwa była fajna przez ten wybuch, te 4-4. A tak, to się specjalnie tutaj nic nie działo, no po prostu przejechałeś się po drużynie przeciwnej. Dobra gra, na pewno. Bez Golda też. Dobra bitewka.